Siemano, moi mili, z tej strony Maras, witam z kolejnym odcinku, zagrajmy w Shogun 2 Total War. Okej, słuchajcie, przeczekamy sobie zimę i zaatakujemy dopiero kolejny klan już wiosną, żeby nie było. Martwi mnie prowincja Awa, tam są dosyć duże siły pokaźne. Nie wiem, czasami się bardziej nie przygotować do tej wojny, ale no myślę, że chyba nie. Dobra, 4 tury. Powiedz wojnę. No jak ładnie. Mały klan. Trzymajmy oblężenie. Zrobimy w polu naszych sił. Tu myślę, że może jednak zainwestujemy sobie w drogi, żeby nie było. I oczywiście hajsiło trzeba wyczepać od naszych poddanych. Jest to taki niby bug. Okej, oni dajmo wyprowadzili. Dobra, spójrz naszych sił w polu. Miejmy nadzieję, że się uda. Mogłem od razu przejść do szturmu. Moja wina, byśmy się utrzymali w zamku i byśmy... No... Może... poddali to, ale wolę, wiecie co? Wolę lepiej w polu walczyć. Ja mam większe wtedy pole manewru. Bo szturmowanie zamku jest cholernie ciężkie. Duże straty są. Okej, i te cholerne ładowanie się naprawdę. Te tolory mają tu do siebie ten ból, że one się cholernie długo ładują. Okej, przemowa będzie pewnie z początku ta sama. Okej, generał jest bardzo obity. Okej, ja ten wierzę cały czas w słuszne swoje sprawy. Okej, dobra, to słyszeliśmy już. No dobra, mamy tu łuczników. Was dużo dostawimy. Praktycznie nic poza tym was nie doruszał. Okej, biegiem. Będziemy musieli się przegrupować. Okej, wystrzelamy im tego dowódcę. Okej. Wejdą w pole strzału. Świta samurajska. O, ładna salwa poszła. Okej, na razie pięknie idzie. Jeszcze jedną salwę powinien oddać. Dobra. Okej. Wracać na swoje miejsce. Okej, ładnie poszło. Okej, was tutaj rzucimy. Okej, dobra. Okej,
to musimy ratować naszych łuczników. Okej, okay, dacie sobie radę, spokojnie widzę. Okej, okay, konica się załamuje. Ładnie, pięknie wjechali. Okay. I pięknie wygraliśmy to. Ok, ich jednostki się poddają. Dobra, zakończmy bitwę. Tak, zakończ bitwę. Weźmiemy sobie pokojową okupację. Miejmy nadzieję, że w tym odcinku, albo w tych dwóch odcinkach zmieszczę się na zdobyciu władzy na wyspie i ustabilizowaniu relacji. Oczywiście mamy tutaj jednostki. Wyraźna wygrana. Jesteśmy 200. Ok, generał Wąsowo. Iłami, ale daleko. Ok, gdzie jest mój generał? Myślę, że spróbujemy z automatu zrobić. Jednego straciliśmy. Pokojowa okupacja. Okej, tak i tak tutaj się burzą. Tego nie chciałem z automatu grać. Zdobyto prowincję, spoko. Zdobyto najlepszy kamień. Zdobyliśmy dostępny do sprawdzenia źródła kamienia, dzięki czemu możemy wznosić znakomite zamki. Koszt budowy w okolicy zmaleje. Lud przestał istnieć, co go. Na razie ich zwolnimy z podatków. Kamieniarz. No to sobie wybudujemy, to jest na pewno musowe. Drogi, co tu potrzebuję? Ten kufen. A, tak i tak to będę musiał zrobić. Prędzej czy później, za 3 tury. Tutaj myślę, że werbunek. Naprawimy sobie najpierw zamek. Dobra, to na razie w werbunku nic nie robimy. Czy coś tu mogę budować? Mam 2 punkty. Plac ćwiczeń. Samurajowy z Yari. Lekka jazda. Samurajowy z katanami. Przydałaby mi się właśnie jakaś szkoła szermierzy. Miotacze bomb. Czy ja potrzebuję miotacze bomb? Nie. Mnich. Mitsuke. Każdy marsz zaczyna się od pierwszego kroku. Co to jest? Minus 10% do kosztów w werbunku jednostek lądowych w tej prowincji. To by się przydało. Szybkość uzupełnienia w tej prowincji plus 10%. Nie, w tej prowincji bym nie chciał. Tu mogę sobie wyszkolić ninja. Bardziej mi się przydałaby samurajowie z katanami, oni by byli chyba dosyć tu ogarnięci. Dobra, to sobie to wybudujemy. Czy ja tu chcę port? Nie, porty nie chcę. Mamy jeden port, to mi starczy. Obóz drwali. Dobra, to zamożności handlu w tej prowincji. Co daje mi tu port? Dobra, nie mam na razie hajsu. To
sobie poczekamy. Z nimi żyjemy w przyjaźni i z nimi też. Nie, ci są obojętni do nas. Ja bym chciał... Nie, dobra. Na razie sobie z nimi darujemy. Teraz będę musiał jakoś się przygotować do wojny z, o Awnę i potem o tą Awadzi. Jakoś tak. Dobra, czekam sobie na razie jedną turę, zobaczymy co będzie. I chciałbym zdobyć właśnie władanie nad wyspą Czosokabe. Jest wroga. Okej, okay, nie chcę naprawiać cały czas. Armia. A, generał awansował, zapomniałem o nim. Dzielny. Okej, okay, do morale pod jego dowództwem. I w sumie miałem iść. Miałem iść w... raz w konnicę. Okej, okay, pójdziemy sobie w stratega. Dobra. Tak sobie zostawimy na razie. Bono. Sore dake wa oirusu yo. Hai o susumete orimasu. Sumiyaka ni susume. Omeji kudasai. Wyciągniemy was. A, tylko 180. Myślę, że można by było sobie zrobić to z automatu. A, z automatu. No i masz tu z automatu. Dobra, będzie bitwa. Mówi się trudno. Okej, okay, i zrobimy troszeczkę, zawalczymy ekonomicznie tutaj. Jako Czosokabe. Jakoś się ludziska nie będę starał zrobić tego w ileś tam tur. Jakoś tam szybkość panowania. Mgła. Dobra, sucho. Dostawimy jednostki. Okej, okay, generał na boczek. Samurajowie z Yari. Nie, z łukami, no dobra. Dobra. Okej. Załatwimy się tymi, z tymi łukami. Dobra, gdzie są? Ok, spróbuj się ich odstrzelać. Tu ładne strzał robią. Okej, okay, Iwias w plecy. Okej, okay, za dużo jednostek nie stracę, co mnie bardzo cieszy. Okej, okay, po bitwie. Bardzo cieszy. Kontynuuj. Okej, okay, niech wszystkich
wyłapią. Będzie taka możliwość. Już tu jednostka ucieka. Okej, dobra. Wyjście z bitwy. Tak, zdecydowane zwycięstwo. To ja lubię. Dobra, musimy odbudować naszą wyspę. W sposób ekonomiczny te kamienie trzeba tam zdobywać. I wydobywać. Nie wiem, czy teraz robiłem podniesienie podatków. Okej. Dobra. Jest git. Może im podwindować cenę. Dobra. I teraz tak, tu i wami. Werbunek, co mógł tu? A nic nie zbuduję na razie. Uczynicy czas ZKB, ile będą się za nimi czekać? Jeszcze dwie tury. Dobra, zdobędziemy trochę hejsiwa i będziemy myśleć co dalej. Oczywiście rosnące nie kupuję. Czy ja port potrzebuję? Nie, chyba nie. Jakoś tak za bardzo mnie nienawidzi z tym portem. Chociaż... handel plus 80 w tej prowincji. A zamek byłby lepszy. Forteca. To jest chyba ostatni poziom. Tu się rozwija. Dobra, postawmy sobie jeszcze fortecę. Zwerbujemy parę oddziałów. Dobra, nie mamy hajsu. Na pewno duży wpływ na prowadzenie walk ma pogoda. Okej, nagroda. A ponownie następuje ze szczukę. Droga łuku. Dobra, nie. Teraz sobie zmienimy drogę. Na tą. Umeiji kudasai. Okej, myślę, że możemy sobie wciągnąć te oddziały tutaj. Tu sobie najmiemy werbunek, jeden oddział. Dobra, dwa oddziały. Tak samo. Dwa oddziały i to by było na tyle z hajsem. Okej, wy się tu nie, nic nie możecie zrobić. Werbunek tu się robi. Oczywiście łuczników. Okej, hajs. Dobra, zbierzemy sobie armię i dopiero ruszymy na Awnę. No to może być ciężko. Co tam się wyprawia? Mam jakieś informacje na temat... Unlike the Yari Ashigaru, Yari samurai possess the ability to defend themselves in melee combat and a more effective... No dobra, dziękuję. Kosa Iyo. Okej. Mamy hajs. Dobra, jeszcze jeden werbuneczek. Samurajów. Dobra, poczekamy. Coś tu mogę budować? Nie, tu się buduje forteca.
Samurajowie z Nodachi, to są dopiero jednostki. Droga miecza. A droga miecza jest tutaj. 7 tur. Dużo, 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 dużo. No dobra, nic na razie tutaj nie wymyślę. Na razie są braki we funduszach. Sztuka opanowana. Ok, to sobie wolniemy do drwali. Zawsze jakiś hajs większy będzie. Ok, i tu bym musiał zostawić sobie dwa oddziały. Albo jeden oddział. Dobra. I teraz zrobimy tak, windujemy ceny. Was ładujemy nad granicę. I teraz najgorsze jest to, że jest jesień, będą się przeczekać na granicy jedną zimę. Skarbiec jest... Okej, dowódca mi się zawsze przyda. I ciebie, kolego, bym prosił... Tutaj, ile ty jest? Masz? Nie masz nic do dowodzenia.